Nagrywa się? Tak. Jesteś gotowa? Tak. Denerwujesz się? Ja się trochę denerwuję. Cześć, kochani. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was specjalnego gościa. Cześć. Helenkę, moją córeczkę, która stwierdziła, że bardzo by chciała nagrać dla Was jakiś film. I ja sobie pomyślałam, że w sumie to jest bardzo dobra okazja i bardzo dobrze się to łączy z moim ostatnim wideo, które wrzuciłam. Bo nie dopowiedziałam jeszcze w tym wideo, że czwartą metodą, którą stosuję na moje sytuacje bez wyjścia, słuchajcie, jest zasięgnięcie porady u Helenki. I serio, bardzo często jest tak, że ja po prostu idę do Helenki i mówię jej, jaka jest sytuacja. Oczywiście opisując to w taki sposób, w jaki ona jest w stanie zrozumieć i no. Normalnie ją proszę o radę. Tak. I te rady bardzo często są... I te rady... Jesteś słodka, nie mogę. I te rady bardzo często są trafione, a bardzo często rozmiękczają sytuację, bo są takie urocze, że wiecie, ma się inne spojrzenie na daną sytuację od razu. Momentalnie po prostu wszystko się zmiękcza. No ale Helenko, pomyślałam sobie dzisiaj, że skoro chcesz nagrać... Patrzysz tutaj w kamerkę, jak wyglądasz? Patrz tam, tam Cię widać. Pomyślałam sobie, Helenko, bo jesteś już taką bardzo dojrzałą dziewczynką, muszę powiedzieć, i bardzo lubię z Tobą rozmawiać i pomyślałam sobie, że masz w sobie dużo takiego czegoś ważnego, co może by się przydało innym ludziom i chciałam Cię zadać różne takie bardzo ciekawe pytania, czyli chciałabyś na nie odpowiedzieć? Pewnie. Jesteś gotowa? Tak. Dobra. No to słuchaj, tu mam swoje notatki. Pierwsze pytanie jest takie. Z czym według Ciebie najbardziej mają problem dorośli? Jakie mają problemy? Niektórzy są niedojrzali, a drudzy no mają problemy jeszcze z dziecka. Na przykład jak rodzice są jakoś, no dają im klaps na przykład. Jak rodzice dają klaps, to co? No to potem ci... to potem oni to mają z dzieciństwa i robią to samo dla swoich dzieci. I te dzieci też to robią dla swoich dzieci i tamte dzieci to robią dla swoich dzieci i tamte dzieci i tak dalej. Mhm. Czyli uważasz, że są dorośli, którzy zachowują się tak, jak zachowywali się ich rodzice wobec nich, tak. I nie próbują tego zmienić. Tak. I to jest największy problem dorosłych? Mhm. Okej. Okay. Tak, zgadzasz się ze mną? No, ja też tak trochę uważam, że tak często jest. A powiedz mi, jaką dałabyś radę dorosłym? Po prostu przez na przykład 10 dni tak nie robić, to wtedy się oduczą tego. Tak samo jak z solą. My zrobiliśmy przez ileś tam tygodni, jedliśmy sol i przestaliśmy. Czyli trzeba po prostu spróbować. No. Spróbować robić inaczej. No. I co, trzeba się trochę zmusić. No. A to jest łatwe się do czegoś zmusić, czy nie? Nie wiem. No, to nie jest łatwe, jak się od czegoś uzależnisz, ale można zawsze spróbować. Można spróbować? Ale wiem, że to nie jest łatwe. A jak myślisz, co jest takiego fajnego w byciu dorosłym? Mieć dzieci. Mieć dzieci? Chciałabyś mieć dzieci, jak będziesz dorosła? No. Myślisz, że to jest fajne mieć dzieci? Mieć dzieci, no. Tak. I mieć męża. I mieć męża. Albo żonę. Zależy. Żonę. Albo żonę, no. Czyli fajnie jest mieć rodzinę. No, fajnie. Jak się jest dorosłym. No tak, fajnie mieć rodzinę. O, no to fajnie, to się bo cieszę. Bo jak jest smutnym, to można wszystko powiedzieć o rodzinie, a nie się denerwować i denerwować się na innych, jak o to nie chodzi, że oni coś zrobili źle. To co w takim razie jest niefajnego w byciu dorosłym? Trzeba się malować. Trzeba się malować, jak się nie dorosło? Trzeba, ale... Ale taką presję wywierają, żeby się malować? No. A w sumie coś w tym jest, czyli... No dobra, ale kontynuuj, jak ty to widzisz? Że co, że jak się jest dorosłym, to co? Po prostu to się malują. No, mi się nie podoba, jak się kobiety malują, bo wtedy wyglądają tak sztucznie. Tylko usta sobie mogą pomalować. Podobają ci, jak są usta pomalowane? Tak. Aha, tak. Czyli uważasz, że jak się jest dorosłym, to... Ja to tak to rozumiem,
to wtedy dużo rzeczy z zewnątrz się narzuca, co trzeba, tak? Że trzeba się malować, albo trzeba się tak, a inaczej zachowywać, no, albo trzeba się... Bo jakby kobiety jakby myślą, że są takie, no, brzydkie, jeśli nie są pomalowane. Tak myślą? No. Ja tak czuję. Ty tak czujesz? No. To następne pytanie jest takie. Jak myślisz, czego dorośli powinni uczyć się od dzieci? No, bycie... No, cierpliwym. Na przykład dzieci są bardzo cierpliwe. Niektóre, które są niegrzeczne, są niecierpliwe. Ale miłe i grzeczne dzieci są cierpliwe. Myślisz, że bycie niecierpliwym to jest bycie niegrzecznym? Tak. Kto ci tak powiedział? Co? Jakoś teraz mi to wpadło do głowy. Tak się ocenia ogólnie, że jak ktoś jest niecierpliwy, to znaczy, że jest niegrzeczny. Tak. A co to znaczy być grzecznym? Sama zresztą nie wiem. No ja też nie wiem, co to znaczy być grzecznym. Wiesz? A co to znaczy być niegrzecznym? Niegrzecznym to znaczy, że się po prostu jest takim źle wychowanym. Źle wychowanym? Tak, po prostu niemiłym dla ludzi, jak na przykład popychaniem, na przykład biciem, jakby tak uderzaniem, tak. Czyli jeżeli kogoś nie szanujesz, nie respektujesz jego granic, to znaczy, że robisz mu krzywdę, tak? Tak. I to nie jest generalnie sympatyczne, tak? Tak. O to ci chodzi? Tak. Okej. Okay. Czyli dorośli powinni uczyć się od dzieci cierpliwości, bo dzieci są bardzo cierpliwe, tak? No, tylko niegrzeczne są niecierpliwe. Aha. A ty jesteś cierpliwa? Muszę być cierpliwa. A myślisz, że dorośli są cierpliwi? Mój tata nie. Jak już będziesz dorosła, to jaka jest taka pierwsza rzecz, o której marzysz, żeby zrobić, jak już będziesz dorosła? Ożenić się i mieć dzieci. A co? I mieć swoją kartę. I mieć swoją kartę, żeby kupić sobie coś, co chcesz, tak? Tak. Okej, okay, a co takiego dziecięcego, co teraz masz, a co uważasz, że dorośli nie za bardzo to mają w sobie, jakąś cechę charakteru bardziej myślę, chciałabyś zachować w sobie, jak będziesz dorosła? To nigdy nie chciałabyś tej cechy stracić. Jakby takiej na przykład bawienie się, prawda? Bawienie się, nie? Też tak mi się wydaje, że dorośli to nie potrafią się za bardzo bawić, tak jak dzieci. No. Że dzieci się tak super potrafią bawić, nie? No, a dorośli zero. Zero. Ja też tak uważam. No, ty też tak nie umiesz. Ja też tak nie umiem. Ja mówię szczerze, ja nie umiem się tak bawić jak dzieci. Bo ty, zauważyłam, Helenko, to ty cały dzień od rana do nocy coś kreujesz i w coś się bawisz. Normalnie nie ma momentu, że się nie bawisz. Jest tylko moment, kiedy mówię, że ci się nudzi i on trwa chwilę i zaraz się zaczynasz w coś bawić. Tak. A w co lubisz się najbardziej bawić? Harry'ego Pottera z moją kuzynką. Harry'ego Pottera z twoją kuzynką. A gdybyś chciała coś takiego przekazać, bardzo, bardzo ważnego, co jest twoim zdaniem takiego najważniejszego po prostu w życiu, co byś miała do przekazania, to co to by było? Coś z ważnego w życiu być, no, jeśli ktoś chce tańczyć, to może być tancerką. Czyli... To jest dla mnie ważne w życiu, bo ja jestem tancerką. A, czyli... I ty też jesteś aktorką. Tak. Czyli można powiedzieć, że robić to, co się bardzo lubi robić i to się kocha robić, tak. To jest najważniejsze w życiu? Tak. A jak na przykład jest taki moment w życiu, że na przykład nie możesz z jakiegoś powodu tego robić, to co wtedy? Na przykład jak jesteś niepełnosprawnym. Na przykład jak masz jakąś niepełnosprawność, ale co myślisz, że jak ktoś ma jakąś niepełnosprawność, to bardzo, to no niektóre rzeczy to ogranicza. No faktycznie, ale myślisz, że zawsze jest jakieś rozwiązanie i jakoś można zrealizować to rozwiązanie. Tak, właśnie jest zawsze rozwiązanie. No na przykład jakbyś miał jakiś chciał, był, na przykład byś nie mógł chodzić, byś był niewidomy, to na przykład byś nie mógł, jakbyś chciał tańczyć, to byś nie mógł jechać na zajęcia, więc byś musiał prosić kogoś, żeby do ciebie przychodził i ci pomagał po prostu. I na przykład tańczyć z tobą w taki indywidualny sposób. No. Czyli jakieś rozwiązanie jest. Tańczyć.
no. tańca cię uczyć, mhm. ale by ci musiał trochę tak pomagać. A jak na przykład jest taki moment w życiu, że na przykład nie możesz robić tego, czego chcesz, no, no nie wiem, na przykład jesteś mamą i na przykład masz dzieci i nie możesz teraz do końca robić to, znaczy bycie, ja lubię z wami być, kocham z wami być, ale na przykład lubię też tańczyć, tak jak powiedziałaś, no i za bardzo nie mogę teraz wyjść za bardzo na jakieś zajęcia tańca, no to jak ja to mogę zrobić? Możesz to zrobić tak, że na przykład jakby Sandro spał, a ja bym była na jakichś zajęciach albo bym była gdzieś z tatą, to wtedy ja mam tańczyć. To ty możesz kogoś, no, jakiego tańca chcesz się uczyć? No, ja po prostu chcę sobie potańczyć, bo lubię tańczyć. To możesz, po prostu wtedy włączam muzykę i tańczę? Nie tak, możesz na przykład jakiegoś chłopaka i on może być twoim partnerem. Albo tata. Do tańca, albo ja, tata. Albo ja bym oglądała jakąś bajkę, a wy możecie sobie tańczyć. A, czyli no też jakiś sposób można znaleźć no. na takie momenty, nie? A jak na przykład, właśnie, bo ja nagrywałam o stresie jakiś filmik, jak na przykład czujesz się jakoś tak bardzo właśnie zestresowana, to co myślisz, co ci najbardziej pomaga? Mi pomaga, kiedy po prostu... włączam sobie muzykę albo jakiegoś audiobooka i sobie... Słuchasz? Sobie słucham muzyki i mogę do muzyki tańczyć, ale też mogę do audiobooka sobie leżeć. I odpocząć trochę? No. Mhm. Coś jeszcze jest... A może ty byś chciała mi zadać jakieś pytanie? Albo coś jeszcze jest, co byś chciała powiedzieć? Jest. Właśnie... Co byś chciała powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś lubi muzykę, to na naszym kanale ja mam zamiar nagrać jedną piosenkę, moją ulubioną, którą umiem śpiewać. A, chciałabyś zaśpiewać dla nas piosenkę? Tak, ale w innym filmiku. W innym filmiku? A może nawet dzisiaj nagram ten filmik? Może dzisiaj? To może po tym filmiku ja zrobię pauzę i ty nagrasz tą piosenkę? No. A chcesz zdradzić nam, jaka to jest piosenka? Jaki ma tytuł? Chcę, żeby to była niespodzianka. A czemu lubisz tak bardzo tę piosenkę śpiewać? Bo jakoś, no, to jest mój sen, żeby tańczyć, śpiewać. Masz takie marzenie? Chciałabyś być tancerką, aktorką i zrobić piosenkarką. Step. I robić step. Nie, no, jakoś trochę umiem step. Bo Helenka, słuchajcie, chodzi do specjalnej szkoły, której się uczy musicalu, znaczy szkoły musicalu, nie? I my z Helenką... To jest szkoła musicalu. To się nazywa szkoła musicalu. A, tak. I bardzo ci się to spodobało, tak? Mhm. Helenka, to jest ważne, żeby mieć jakąś taką pasję w życiu, robić coś takiego, co sprawia, że ci to daje tyle przyjemności? Myślę, że to jest potrzebne. Do czego to jest potrzebne? Do życia. Żeby się czuć takim... Jakim? No. Co to, jak tańczysz i śpiewasz, to co czujesz? Radość. Dobra, to co, chcesz nagrać teraz tę piosenkę? Może nie, bo chcę ci zadać kilka pytań. No to daj, zadawaj teraz te pytania. Dlaczego lubisz mieć dzieci? Czemu lubię mieć dzieci? Tak. Nie podoba mi się, znaczy nie podoba mi się do końca określenie mieć dzieci, bo moim zdaniem dzieci do nas przychodzą i ja im towarzyszę. Dlatego. Ale okej, może tak chcesz być. Mieć. Wiem, o co ci chodzi. Chcę tylko powiedzieć, że dla mnie nie posiadam dzieci, tylko te dzieci, one same mnie wybrały i do mnie przyszły i ja im towarzyszę. Ja bym tak powiedziała. Więc wy mnie wybraliście, wiesz? Ty z Sandri to mnie wybraliście, żebym była waszą mamą. Ale wiesz, że jeszcze. Jeszcze jakieś dzieci do mnie przyjdą? No. No to super. Ale ja może mieć siostrę i siostrę, która się nazywa Bożenka Eugenia. Piękne imię. Bardzo mi też się podoba. Może tak będzie się nazywać, jeżeli będziesz miała jeszcze siostrę, bo to nigdy nie wiadomo. Ale... Bardzo lubię towarzyszyć moim dzieciom. Dlatego... Lubisz mieć po prostu dzieci, lubisz. Lubię im towarzyszyć, tak, być z nimi i je rodzić i im towarzyszyć w dorastaniu. Ale poród to jest, to nie czuć bólu, tylko taki
taki bardzo intensywny. To nie jest ból, ale taki intensywny, taki troszkę ból. Tak, to pamiętasz, jak byłaś ze mną przy porodzie? Tak. Mnie to bo nie jak, bolało, tylko że jak, to było intensywne. Jak się rozszerza, to tam, gdzie to główka jest najcięższa. Najcięższa. No. I wtedy ewentualnie można poczuć ból? No. Tak było. Że to było takie... Ale jedyne, mój to był brat jedyny tak, moment... tak wyleciał, tak. Tak szybko wyleciał? No, wyleciał dość szybko. No, tak wychodziła powoli główka, a potem reszta tak. Może nagramy osobny filmik dokładnie o porodzie, jak no. to pamiętasz, dobra? A teraz mogę dokończyć, odpowiedzieć? No, więc lubię towarzyszyć moim dzieciom. Lubisz po prostu. Mogę dokończyć? No, byś się zapytać, dlaczego lubię? No. A lubię dlatego, że daje mi to po prostu właśnie dużo radości, przebywanie z nimi. Szczęścia. I szczęścia, takiego po prostu czuję w środku się szczęśliwa i uważam, że one bardzo dużo mnie uczą i dzięki nim mogę stawać się lepszym człowiekiem. I po prostu takim... Mam jeszcze jedno. Mam no, jeszcze. To jakie jeszcze masz pytanie? Dlaczego stałaś się aktorką? Dlaczego stałam się aktorką? Dlaczego miałaś takie... Dlaczego chciałaś? No, chciałam dlatego, że jakoś bardzo lubiłam właśnie się bawić w takie wymyślane zabawy. I to jest takie trochę aktorstwo. I potem jak zaczęłam chodzić na takie zajęcia aktorskie i taneczne, to też jak wykonywałam te czynności, właśnie tańczenie czy granie, to też właśnie czułam w środku szczęście. I dlatego zostałam aktorką. Czy ty też, jak byłaś dzieckiem, to nie chciałabyś być dorosła? Czy nie chciałam być dorosła? Hmm. A ty nie chcesz być dorosła? Średnio. Tak średnio. Sama nie wiem, czy chcę, czy nie. No ja chciałam być, ja bardzo chciałam być dorosła, nie mogłam się doczekać aż dorosnę, ale teraz jak już jestem dorosła, to no masz rację, jest dużo rzeczy, które mi się podobają w byciu dorosłym, ale chciałabym z powrotem być dzieckiem czasami. No. Uważam, że bycie dzieckiem jest super. No. Okej, to kończymy? Pa! Pa! Piąteczka, dzięki za wywiad z tobą. Mam 6 lat, no wiecie. I bardzo się interesuję aktorstwem, śpiewaniem. I właśnie chodzę na takie zajęcia specjalne, takie zajęcia musicalowe. Tam śpiewam i ćwiczę balet. I chciałam też wam zaśpiewać dzisiaj jedną piosenkę, którą teraz chyba zacznę. No, tak. Dlaczego Biedronka jest mała? Czy może być morze bez dna? Czy każda królewna ma pałac? I czy on jest ze szkła? Dlaczego raz jestem nieśmiała? A potem do bryka masz wstyd? Co powie tata? Co powie tata? Co tata mi powie, co na to odpowie mi dziś? Co powie tata? Co powie tata? Czy znów się wykręci, czy dziecko zniechęci? Nie. Skąd wzięły się mrówki w słoiku? Czy lepiej mieć kota, czy psa? Dlaczego wciąż mówię, bądź cicho? Przecież głos mam i jak? Czy można pokochać ślimaka? Skąd wzięły się burze i mgły? Co powie tata? Co powie tata? Co tata mi powie, co na to odpowie mi dziś? Co powie tata? Co powie tata? Czy znów się wykręci, czy dziecko zniechęci? On śpi. On śpi. On śpi. On śpi. On śpi. On śpi.